Wszystko jest, wszystko działa, tak? Dobra. Maron, patrz, puszka mi się rozwaliła. Otworzę ją, ciekawe czy mi wybuchnie. Dobra! Pa! Pobudka, kurwo! To ja! Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do Łezowisko Review! Moron! Intro! A propos intra, muszę coś nagrać dla Morona. On powiedział od I do C. Moron, dobrze? Dobrze? Bing bong, bing bong, sponsor time! Sponsorem kanału Łeza jest eneba.com, najlepszy sklep z najlepszymi grami w najlepszych cenach. Jeżeli chcecie, skorzystajcie proszę z linku w opisie, aby dostać 3% zniżki. Dziękuję za wasze wsparcie, lecimy dalej. Zaczynamy Łezowisko Review! Przywitajcie Morona, Moron! Gdzieś siedzi, oglądamy memy. Dawno mnie nie było, mam nadzieję, że wrócimy, ponieważ postaram się teraz raz w tygodniu znowu wrócić z Łezowiskiem. Może raz na dwa tygodnie, ewentualnie raz na miesiąc. Zobaczymy. Czy memy niezwiązane z Łezą mogą być postowane? Pytam, ponieważ ostatnio na Łezowisku uderzyła fala w takich memów. Nie! Jeżeli są jakby niezwiązane z Łezą, ale chodzi o to, że nie bezpośrednio, czyli przykładowo na jakimś odcinku omawialiśmy jakiś mem i ten mem jest jakby wtedy postowany, to jasne, to jest akceptowalne. Ale takie out of context nie bardzo. Dziękuję, zagłosowałem. Nie usmażyli, bo nie było rzadkie ujęcie dwóch przyjaciół dzielących się ubitą spermę. Widzowie, smażyliście kiedyś spermę? Wciąż mamy 17 tysięcy widzów. Mamy dobić 20 tysięcy! Raz, dwa, hop, siup! Jak się zaczęło? Jak się skończyło? Ja nie ruchałem mojego odkurzacza! On mnie zaatakował! Wsiusiak! Moron. A gdybym dał ci trochę więcej roboty? Zostałem sprzęt od Elgato. Te nowe lampy są od Elgato, ale... Moron, miłej zabawy. Nie wiem czemu to zdjęcie jest tak często przerysowalne. Jakby tyle co ja widziałem właśnie portretów bazowanych na tym. To jest głowa mała. Miałem nowy telefon i postanowiłem zrobić zdjęcie i... Albo po prostu jestem taki przystojniak. Chrabągus nazywa się Iskra. O, piękne. Nitkę ci wpierdala. A tu są czyjeś gacie. Zajebista torba! Co jest? Klasi i pośladem. Klask. Żartowałem, Łeza, ale bita sperma. Łeza, chcesz się czymś podzielić? Nie... Szczerze, bez kontekstu, kuźwa, rzeczywiście. Nasze rozmowy tak brzmią. Klasi i pośladem. Bita sperma. Kto napisał angielski? Hitler? Troszkę dzisiaj spam, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie rysować Łezy w czapce. To ja w czapce. O! Moron, jaki buff! To nie jest moron. Moron nie ma tyle mięśni. Moron i cieniasie. No, felcia. Będę musiał wstawić zdjęcie Felci na Instagramie niedługo, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Jak bardzo przytyła skubana. Kiedy widzisz dobre memy i nie są one o żyrandolu. Dobre! Wiecie co? Miałem taki fajny detoks od memów o żyrandolu. Wystarczyło, że nie wchodziłem na Łezowisko od pół roku. Dopiero co ograłem Detroit Become Human i zauważyłem pewne podobieństwo. Tyle ludzi mi pisało, że wyglądam jak Hank. On chyba Hank ma na imię. Wyglądam jak Hank. Miałem się nie śmiać z tego. Ja to się cieszę. Za mną już nie ma fotela. Haha! Za mną jest zielony ekran. Więc... I generalnie chciałem tylko ten... Morad, w ogóle mi nie wychodzą te nagrywki. Dobra! 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 A propos kwestii pokoju i foteli, jeszcze w tym miesiącu będzie przemeblowanie i generalnie nowe ustawienie biura. Postaram się, żeby w tle był gdzieś fotel. W każdym razie, ogłoszeń mam parę.
Nie pamiętam, jakie to były. Pierwsze ogłoszenie. Ci, którzy wiedzą, że streamuję na Twitchu, w tym miesiącu pojawią się streamy na YouTubie. Będą streamy na YouTubie. Jak wiecie, Overwatch 2 wychodzi, więc spodziewajcie się, że na początku streamy będą z Overwatcha 2, ale będą przeplacane horrorami. Więc jak coś, to przygotuję wszystko i będą tutaj streamy, więc jeżeli kiedykolwiek dostaniecie powiadomienie o streamie, będzie to stream na YouTubie. Ogłoszenie numero duo to takie, że otworzyłem sklep! To jest sponsor mojego dzisiejszego odcinka! Tak! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest mój sklep! Link w opisie! Chcecie może taką koszulkę? Wow! Albo taką bluzę? Ale fajny wzór! Albo może fartuch do gotowania? Co? Masz 12 lat! Fartuch do gotowania wody na herbatę? Sklep będzie aktywny tylko do końca, do świąt. Jakby, tylko do świąt. Jakby mijają święta i sklep jest zamykany. Sklep jest otwarty z powodu takiego, że próbuję uzbierać pieniążki, żeby otworzyć porządny, solidny sklep z porządnymi wzorami. To są moje wzory ulubione, jakie posiadam teraz, w jakim jestem posiadaniu teraz. Czyli o kurwa jak boli. I misio, myślałem, że to jest fajny pomysł, żeby wam coś dać. Jeżeli chodzi o cenę, przepraszam. Takich bluz już nie zobaczycie. To będzie trwało tylko 3 miesiące i to znika. I tego już nie będzie. Nigdy więcej tego nie kupicie. Te wzory znikną. Więc dziękuję. Koniec informacji, link w opisie. I jeżeli kupicie albo dostaniecie tego bluzę, proszę o podesłanie mi zdjęcia. Z miłą chęcią udostępnię na Instagramie. Albo możecie wrzucać na łezowisko. Koniec informacji. Wracamy do memów. Remember this guy, this is him now. Feel old yet? Nie będę kłamał, mówiąc, że dzieli te zdjęcia 11 lat. Bo to był pierwszy tydzień, jak zacząłem pracować w tej drukarni właśnie, w Walii, Wielkiej Brytanii. To jest taka anegdotka, że poszedłem wtedy do fryzjera i zrobili mi te włosy, po czym poszedłem do mojej macochy i ona się zapytała, co ty masz na głowie? U fryzjerki byłem, a ona mi powiedziała, ona cię nie lubi? Ale wciąż, przyjemnie wspominam, no miałem włosy, kurde, blond. No, faza dzieciństwa, gdzie się na blond malował. Elek się cały czas na blond farbuje i nikt mu, kurwa, nic nie mówi. Weza 11 na odcinku. Kontra poza odcinkami. Że co, że on mnie goni? Elek ma cycki i mnie goni? Że mi się wydaje, że tutaj, poza odcinkami, jesteśmy best friends. Mamy rozmowę o życiu i wiecie? A tutaj po sobie jeździmy na odcinkach. Wiecie co? Chyba dobrze, że wam ten fotel artystów zabrałem. Widzowie, co jest? Co jest? Co to jest? Co to jest, widzowie? Co to jest? Nie. Serio, co to jest? Widzowie, tylko się zapytam, co to jest? O, i to jest fajne! O kurwa, kochani! To wygląda jak ja! Amol! Wow, mamo, ale ja nie chcę skończyć jak ten pan z internetu. A gdyby tak spróbować, taki kieliszek amolu, czy to jest w ogóle zdrowe? Przyjmując amol do ust, nie należy dodać 10-15 kropel do połowy szklanki wody lub herbaty. Kropelki mogą być też podane łyżeczką cukru. Amol przyjmujemy doraźnie w przypadku wystąpienia regularności do 3 razy dziennie. Czy da się przedawkować amol? Ile amol na procent? Amol zawiera 67%?! Co tam robi olej? Chłopaki, mam fajny pomysł na film, chłopaki. Kiedy jakaś ślicznotka poprosi cię o wysłanie sexy zdjęcia, proszę, i to od niechcenia. I ta moja dziura w mieszkaniu. Tutaj będzie mój salon, widzowie. Ja zrobiłem zdjęcie w salonie. Tutaj wygląda, jakby ktoś obsrał, a to po prostu piana tak wycieka specjalnie tam, bo była wypełnione ściany. Nieważne, po co ja wam to mówię? Kto wie, ten wie. Wow, Eleven and the Holy Thumb. Pobaw się z dzieckiem sąsiada, on nie jest taki dziwny. Tymczasem dziecko sąsiada. Bipsa. Oho. Hej. Siema, co da? Jeszcze to oko. Dobra. Brawo. Ej! Moron oblążony nami. Hurra! Ja tłumaczący
Kurwa! Jak piszecie mema, to ja tłumaczący bracie... Bratu! Czym jest łezowisko? Ale ja wolę flotę. I dobrze. Może na flocie tyle błędów ludzie nie robią w tekstach. Łezowianie. Obywatele łezowiska. Przechodzimy wspólnie kurs ortografii i gramatyki. Dobrze? To od razu poprawia jakość mema. Już wtedy przynajmniej was na poważnie można wziąć. Report. Jestem tutaj nowy, wbijam od razu z memem dla łezy. To był pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł na myśl. Zobaczyłem łezy minę. XD! Wujku! A masz Angry Birds? Tam było 1,5 litra, nie litr. Jezu. Po prostu powiem wam, widzowie, że to było 1,5 litra i proszę mi nie zaniżać, kurczę, wyników. Litr wody, kurwa. Litr wody jest dla amatorów, ja pierdolę. Fajne, fajne, fajne. Tak. Okej, to jest dobre. Introvertic Night Zwezą. Introvertic Night Zwezą. To ja. Good morning. Cześć, jak się macie, kochani. Nazywam się Wes. Cześć, jak się macie! Yo! Moron, jeszcze te martwe oczy, takie kropki, nie? Moron, pokaż, jak robisz martwe oczy, kropki. Zajebiście. Dobrze, ale czy koronę? On bardziej tiarę. Ej, jestem nowy i tutaj łeza. Aha. Dobrze. Gruza. Tak. Bo wsadziła sobie siódka. Bo mama ubiera się na galowo do szkoły. Nie ruszaj się, młody, kurwa! Victim 1, Victim 2. Wow. A to jest tego Mandela Katu. Slitna, unbug z redrawem starego fanartu. Soja! Piękne. Ej, jak sobie wytatuuję żywiec zdrój na ramieniu, to myślicie, że mi coś zapłacą? To kiedyś widziałem! I to jest, kuźwa... Jaki był latkany? Tam było ciemno. O kurwa, typie! Poniżej pasa, pojebało cię! No bo brzuch nie mogę, bo cię boli! No nie w jaja! Brzuch nie mogę, bo cię boli! Co? Od tego też boli brzuch, ale dostałeś nigdy w jaja! Ale mówiłeś mi, że... Pięknie zrobione. Poproszę więcej animacji w Roblox. Piękne! Zuzlak! Piękne! Jak chciałeś przed nią uciec, ale ta wredna wiedźma jak zamknęł ci wszystkie drzwi. Kurwa, relatable. Mamy to. Jakim cudem napisałeś tutaj żółtych dobrze, a tutaj spierdoliłeś? O, chwila. To było 2 miesiące temu wstawione. Pozdrawiam twoją starą. Coś chyba się zjebało, cały świat cringe'em zalało. Chcę wydrapać oczy sobie i to będzie mi bolało. Ej, dobre ujęcie! Tak! I to wszystko to jest cringe. Lecz... Naprawdę, widzowie, będę z wami absolutnie szczery. Ze wszystkich piosenek cringe... Jestem najbardziej dumny z cringe'u. Moim zdaniem to była piosenka, taka, to był projektowo, to była największa piosenka, nad którą pracowaliśmy i jestem z niej mega dumny i bardzo mi jest smutno, że tak słabo się przyjęła w porównaniu do innych piosenek, na przykład do Bobasa. Wiecie, że Bobas ma więcej wyświetleń niż cringe? Potem może coś jeszcze będzie niedługo, nic nie mówię. Ja nie jestem krycha! Ale kochani, ode mnie to tyle, mam nadzieję... W ogóle to odtwarza? Moron, mnie zabijesz. Ale kochani, ode mnie to tyle! Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak,
nie zapominajcie zostawić łapkę w górę. Link w opisie macie do łezowiska, do koszulek i bluz. O tym minutę tyle. Dzięki, Baron, że byłeś. Dzięki, ja, że byłem. Dziękuję. Do następnego razu, widzowie. Bye! Moron, ja przepraszam za to audio.